przechodzimy do punktu bezpośredniego. Z tym moim wnioskiem, tak? Będziemy już tego napisamy do deweloperów. Myślę, że tą uchwałę prześlemy. Ale nie, no to... Ale nie, no, nie możemy, już powiem, jeżeli chodzi o statut, nie możemy występować w firmie w formie uchwały do organizacji jakiejś pozarządowej. Ja nie mówię o uchwale, panie przewodniczący. No to jeszcze... Tak. Po prostu wysłał z pismem na uchwałę. Tak. Myślę, że ze pismo, że jest to stanowisko lokalnej społeczności, bo jest, reprezentujemy lokalną społeczność, można powiedzieć najbardziej zainteresowaną, bo z tego co wiem, pan Waszkiewicz nie zamieszkuje tu na terenie naszej dzielnicy, że nie rozumiemy, dlaczego interweniuje tu w tej sprawie, skoro lokalna społeczność chce tego szpitala. No myślę, że takie będzie nasze stanowisko w tym liście. I prześlę oprócz tego tą uchwałę, że zarząd popiera, jeszcze odnajdę, te, rada popiera te pozostałe uchwały, które były tam gdzieś podejmowane bodajże w roku 2008. Ja podejrzewam, że umowy zajmują to trzeba dochodzi o to, żebyśmy dzisiaj, tak jakby upoważnili zarząd przykładowo i kolegę, to napisać do swojego węgla. Tak? Tak. Tak mi się wydaje, bo to żeby dobrze. To dobrze. Dobrze, więc jutro panie Grzegorz będziemy tak. Projekt zarządu bardzo poprosił. W sprawie przywrócenia do stanu pierwotnego wjazdu od strony sięgacza ulicy Kurczawa na wysokości bloku numer 13. Paragraf pierwszy. Wnioskuje się do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o wyegzekwowanie od wykonawcy inwestycji przy ulicy Tegli, chodzi oczywiście o inwestycje pod nazwą Tegli, przywrócenia do stanu pierwotnego wjazdu od strony sięgacza ulicy Kurczawa na wysokości bloku numer 13. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Wykonawca podczas budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Tegli poważnie uszkodził wyjazd od strony sięgacza ulicy Kurczawa. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciał głosować? Znaczy ja bym tutaj proponował nie na wysokości budynku 13, tylko od ulicy Kurczawa, bo oni zniszczyli i dopisał wraz z oświetleniem, bo dzięki ciężkiemu sprzętowi, który tam jeździ, niestety te lampy za chwilę przewrócą się. To jest jedna sprawa, jeszcze ja dodam, że dzięki tej inwestycji musi przyjąć centrum osiedla. Tak. Są te barykady oświetlenia. No. Ktoś to odbierał w ogóle? No to jeszcze nie było. Budynek, bo my nie wiedziałem, gdzie będzie powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, natomiast my wychodzimy z wnioskiem w związku z tym, że inwestycja dobiega końca. Inwestycja dobiega końca, a ruch ciężkiego sprzętu było w bloku Kurczawa. Jeszcze raz bardzo bym prosił o tę poprawę. Proszę pan radny Marek. O przywrócenie do stanu pierwotnego. Całej drogi wjazdu od strony sięgacza ulicy Kurczawa. Do ulicy Kurczawa, tak, do końca bloku numer 13 wraz z oświetleniem. Kurczawa wraz do stanu pierwotnego. Tak było. Tak. I oświetlenie parkowe w zakresie. No to też szkoła. No to lampy są wygaszone, bo to nie jest zamknięte, tylko zaświetla właśnie. Z oświetleniem ulicznym oraz oświetleniem parkowym. Jeszcze raz ja bym bardzo prosił o przeczytam całą Państwa. Zgłosił się do Zarządu Infrastruktury Komunalnej w Krakowie o wyegzekwowanie od wykonawcy inwestycji przy ulicy Telik i przywrócenia do stanu pierwotnego wjazdu od strony sięgacza ulicy Kurczawa wraz z oświetleniem ulicznym oraz oświetleniem parkowym w centrum osiedla na wysokości placu zabaw, tak? Jak nie wjazdu? Drogi od ulicy Kurczawa do końca bloku numer 13. Od ulicy Kurczawa. Drogi.
drogi od ulicy Kurczaba. Od ulicy Kurczaba. Od ulicy Kurczaba. Od ulicy Kurczaba do końca bloku numer 13 wraz z oświetleniem ulicznym oraz oświetleniem parkowym w centrum osiedla. Ktoś Państwa chciał zabrać głowę? Zastanowienie się raz zmienić. Wjazd strony sięgacza ulicy Kurczaba. Szkodził drogę. Szkodził wjazd, tylko drogę. Ale jeżeli chodzi o ten prąd. I to znaczy Uszkodził zasilanie. Uszkodził uliczne oświetlenie. To jeszcze raz. Wykonał ta podczas budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy terytorium i poważnie uszkodził drogę od strony sięgacza ulicy Kurczaba. Po stronę ulicy Kurczaba, to nie sięgacz. Tak, bo to było od strony dobrze. No, ulicy Kurczaba oraz uszkodził uliczne oświetlenie. Uliczne oświetlenie. Dobra, oraz uszkodził zasilanie oświetlenia. Tak będzie. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, że pierwszego poddaję pod głosowanie całą poprawkę. Kto jest za przyjęciem całej poprawki? Stwierdzam, że Rada przyjęła poprawkę. Głosujemy całą uchwałę. Kto jest za przyjęciem całej uchwały? Stwierdzam, że Rada przyjęła jednogłośnie, czyli 20.